Ja nazywam się Katarzyna Winiarska i reprezentuję Zakład Regulacji Metabolizmu Instytutu Biochemii. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, jak daleko wstecz sięgają związki człowieka z narkotykami, czyli jak, kiedy nasi przodkowie zaczęli eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi. Odpowiedź na to pytanie, która brzmi od zawsze, od zarania dziejów, sądzę, że nie jest dla Państwa szczególnie zdumiewająca, natomiast podejrzewam, że pewnym zaskoczeniem może stać się informacja, co było pierwszą substancją psychoaktywną, o której wiemy ze źródeł archeologicznych, że eksperymentowali z nią nasi przodkowie. Otóż był to, proszę sobie wyobrazić, wywar z muchomora czerwonego. I wiemy z danych archeologicznych, że działo się to już w neolicie, czyli około 10 tysięcy lat temu. Jeśli chodzi o substancje, które kojarzą nam się jako bardziej klasyczne narkotyki, to wiemy, że opium było wykorzystywane już około 6 tysięcy lat temu. Rzecz miała miejsce na basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, w Grecji, gdzie opium było aplikowane jako środek nasenny i przeciwbólowy. Natomiast starożytni Rzymianie docenili opium jako środek przeciwkaszlowy, czyli być może znakomity na obecną porę roku. Z opium, jeśli chodzi o starożytność kontaktu z człowiekiem, z powodzeniem może konkurować marihuana, o której wiemy, że już od 5000 lat była zażywana w Azji. Znana była także starożytnym Grekom. A do dziś pozostaje tym środkiem psychoaktywnym, który może poszczycić się najszerszym zasięgiem geograficznym. Jeżeli chcielibyśmy teraz porównać sytuację z tak zwanego Nowego Świata, czyli kontynentów południowoamerykańskich, to dane archeologiczne dostarczają nam informacji, że liście koki były przez południowoamerykańskich Indian żute już 1200 lat temu. A właściwie to wydaje mi się, że są to dane w sposób dość znaczący przekłamane, ponieważ tradycja indiańska, tradycja lokalna mówi, że właściwie też od zarania dziejów, od zarania cywilizacji inkaskiej liście koki tejże cywilizacji towarzyszyły właściwie na każdym kroku. Gdybyśmy teraz chcieli porównać z tymi klasycznymi narkotykami inne substancje o działaniu psychoaktywnym, o działaniu uzależniającym, to możemy powiedzieć, że etanol popijany był już co najmniej 8 tysięcy lat temu, czyli starożytność związków człowieka z alkoholem etylowym jest w zasadzie porównywalna z tą, o której powiedziałam Państwu, że dotyczy opium czy marihuany. W ostatnich latach pojawiło się na tym rynku narkotykowym kolejne słowo. Słowo dopalacze. Co to są dopalacze? O tym jeszcze usłyszą Państwo później w trakcie wykładu, ale mogę teraz już Państwu powiedzieć, że nazwa dopalacze jest w ogóle nieporównywalnie młodsza, ponieważ dopalacze pod tą nazwą znamy zaledwie od dwóch dekad, może nawet jednej dekady. Ale czy tak naprawdę dopalacze są nowym wynalazkiem, to się jeszcze okaże w trakcie wykładu. Zaczynając od początku, czyli zaczynając od definicji narkotyku. Jeżeli zajrzą Państwo do słownika, przeczytają Państwo, że narkotyk to psychoaktywna substancja chemiczna, której przyjmowanie prowadzi do uzależnienia. A słowo samo wywodzi się z greckiego słowa narkotikos, czyli oszołamiający, co też by wskazywało na bardzo starożytny rodowód narkotyków. Wydaje mi się jednak, że ta definicja jest nieco niepełna. Warto dodać do niej jeszcze jedną klauzulę, a mianowicie powiedzieć, że narkotyk to nielegalnie użytkowana substancja chemiczna o działaniu psychoaktywnym. Dlaczego? Dlatego jeżeli nie dołączymy tego zastrzeżenia do definicji, okaże się, że narkotykiem równie dobrze są niektóre leki, są dopalacze, przy czym tutaj jeszcze sprawa dość skomplikowana, mówimy o dopalaczach sprzed ustawy z listopada 2010 roku i równie dobrze narkotykiem moglibyśmy nazwać pewne używki. Moglibyśmy powiedzieć, że narkotykiem jest herbata, że narkotykiem jest czekolada.
Kolejne słowo, kolejny termin, który budzi wiele kontrowersji, wiele niedopowiedzeń, bardzo często jest mylnie używany, to termin narkomania. Narkomania to stałe bądź też okresowe używanie środków psychoaktywnych w celach niemedycznych, które prowadzi do uzależnienia bądź jest wynikiem uzależnienia. Słowa narkomania, tego terminu, pod żadnym pozorem nie należy mylić z terminem uzależnienia, ponieważ tak jak już Państwo wiedzą, narkomania jest skutkiem bądź narkomania jest przyczyną uzależnienia. Natomiast jako uzależnienie definiujemy nabytą silną potrzebę ciągłego zażywania jakiejś substancji bądź też wykonywania określonej czynności. Ponieważ uzależniać możemy się nie tylko od substancji, możemy także uzależniać się od wykonywanych czynności. Klasyczny podział substancji psychoaktywnych obowiązujący od wielu, wielu dziesięcioleci obejmuje 6 grup substancji. Przy czym podział ten został stworzony przede wszystkim na podstawie efektów, jakie substancje psychoaktywne wywierają na ludzki organizm, wywierają na ludzką psychikę. I tak, mamy grupę psychostymulantów, do których należą między innymi kokaina oraz amfetamina i pochodne tych związków. Mamy opiaty, a wśród nich heroinę, morfinę, kodeinę, papawerynę oraz pochodne tych związków. Kanabinoidy z najbardziej znanymi przedstawicielami w postaci marihuany i haszyszu. Związki o działaniu halucynogennym, czy tak zwane halucynogeny, bardzo, bardzo zróżnicowana pod względem chemicznym grupa, do której należą m.in. LSD, meskalina, psylocyna, psylocybina. Mogą tu Państwo zwrócić uwagę, że są to zarówno substancje pochodzenia naturalnego, jak i substancje, które są absolutnie syntetyczne, powstały w laboratorium chemicznym i nie występują w przyrodzie. Kolejna grupa to psychodepresanty, do których należą barbiturany i benzodiazepiny, związki, które rozpoczynały swoją karierę jako leki. Co może się też wydać Państwu dosyć zaskakujące, do tej grupy włączany jest etanol. I jeszcze ostatnia grupa, wydaje się, że współcześnie o najmniejszym znaczeniu, czyli inhalanty, których wspólną cechą jest to, że wszystkie te substancje są przyjmowane drogą inhalacyjną, czyli są to substancje gazowe. Jeśli chodzi o ranking popularności substancji psychoaktywnych współcześnie na naszym kontynencie, w Europie, to myślę, że też on jest dla Państwa dość oczywisty, gdybym Państwa spytała. Wszyscy Państwo, myślę, że bez wahania wytypowaliby, że najpopularniejszymi substancjami psychoaktywnymi współcześnie użytkowanymi są kanabinoidy. Szacuje się, że przynajmniej raz w życiu z kanabinoidami miało do czynienia 78 milionów Europejczyków, czyli mniej więcej co czwarty mieszkaniec naszego kontynentu. Drugie miejsce, mniej więcej ex aequo, zajmują psychostymulanty, kokaina, amfetaminy i ekstazy. Mniej więcej jest to miejsce zajmowane ex aequo. Podobną popularnością cieszą się te trzy substancje. I wreszcie gdzieś daleko, na piątym miejscu, znajdują się opiaty. Prawdopodobnie spadek popularności opiatów jest związany po prostu z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, który i historycznie, i współcześnie jest głównym dostarczycielem tych substancji. Przejdę teraz do krótkiej charakterystyki poszczególnych grup substancji psychoaktywnych. Psychostymulanty. Nazwa już Państwu wskazuje, jakim działaniem na ludzki organizm te substancje się charakteryzują. I najkrócej to działanie można byłoby scharakteryzować, mówiąc, że psychostymulanty działają w sposób naśladujący działanie układu współczulnego. Pamiętają Państwo zapewne z świeżych zresztą lekcji biologii, że istnieje autonomiczny układ nerwowy, który składa się z dwóch części, części wyciszającej przywspółczulnej i części działającej pobudzająco współczulnej. Funkcjonują też nazwy pochodzące z łaciny, układ sympatyczny i parasympatyczny. A zatem działanie psychostymulantów takich jak kokaina czy amfetamina jest analogiczne do tego, co dzieje się w naszym organizmie w momencie pobudzenia aktywującej części układu autonomicznego nerwowego, czyli układu współczulnego. Tak najkrócej można byłoby o psychostymulantach i ich działaniu powiedzieć. Psychostymulanty powodują okresowy wzrost aktywności i sprawności
zarówno fizycznej, jak i psychicznej, wzrost aktywności psychoruchowej, ale także zachowania związane z drażliwością i agresją. Co ciekawe, amfetamina i jej pochodne były niegdyś używane jako środki dopingujące. Taka bardzo klasyczna anegdota, jest to anegdota o wykorzystaniu amfetaminy przez pilotów, myśliwców podczas II wojny światowej, zarówno pilotów RAF-u, jak i pilotów drugiej strony. Natomiast w przypadku kokainy warto wspomnieć, że akurat ten psychostymulant ma też właściwości znieczulające, właściwości tłumiące ból. Kokaina otrzymywana była oryginalnie z liści krzewu koka, który botaniczną nazwę ma krasnodrzew peruwiański. Często mówimy kokainowiec, jest to nazwa bardzo potoczna i bardzo nieprawidłowa i bardzo bym jej Państwu nie polecała. W Europie liście koki pojawiły się już w połowie XVIII wieku. Ponad 100 lat później wyizolowano z nich czysty alkaloid. Wkrótce potem otrzymano go także chemicznie. To są ciągle jeszcze historie z XIX wieku. No i oczywiście trochę takich historii Państwo za chwilę usłyszą. Otóż w 1886 roku John Pemberton, który był z zawodu aptekarzem i swój biznes prowadził w Atlancie w stanie Georgia, wynalazł napój, który miał być panaceum na wszelkie zdrowotne bolączki ludzkości. Napój, w skład którego weszły liście koki oraz orzeszki, tym razem afrykańskiego krzewu kola. I tak powstała Coca-Cola, którą pewnie, gdybym powiedziała, kto dzisiaj pił i podniósł rękę, to pewnie co druga osoba by zeznała, że dzisiaj piła kola. Popularność tego napoju do dziś jest oszołamiająca, aczkolwiek oczywiście współczesna Coca-Cola nie zawiera już kokainy. Koncern Coca-Cola twierdzi, że nadal do aromatyzowania tego napoju używa liści koki. Jak jest naprawdę, nie wiem. W każdym razie w czasach, kiedy powstawała Coca-Cola, miała być panaceum na wszystko. No akurat najbardziej podobają mi się pomysły, że Coca-Cola miała być rozwiązaniem na impotencję oraz na uzależnienie od morfiny. No tak. Szklanka ówczesnej Coca-Coli zawierała 9 mg czystej kokainy. A tutaj jest historia moim zdaniem jeszcze ciekawsza. Dobrze Państwo identyfikują. Ten mężczyzna na głowie ma charakterystyczne nakrycie zwane piłuską, ponieważ jest to nikt inny jak papież. Papież Leon XIII, który zasłynął tym, że wręczył złoty medal za zasługi w dziejach ludzkości niejakiemu Marianiemu. Czymże sobie Mariani zasłużył? Mariani zasłużył sobie wynalezieniem wina Mariani, a wino Mariani było to nic innego jak etanolowy ekstrakt z liści koki. Jak to Francuz, Angelo Mariani, oczywiście miłośnik Bordeaux, tymże Bordeaux zalał liście koki i uzyskał wino Mariani, które zawierało już dużo wyższe stężenie kokainy, ponieważ taka lampka wina Marianiego to już 20-25 mg czystej kokainy. A i wino Mariani w swoich czasach święciło nieprawdopodobne triumfy, zyskując miłośników w osobach z ówczesnej elity, zarówno intelektualnej, jak i elity rządzącej. Raczyli się nim między innymi Thomas Edison i królowa Wiktoria. A to już historia współczesna. Proszę sobie wyobrazić, że liście koki w niektórych krajach Ameryki Południowej nadal są chlebem codziennym tamtejszych mieszkańców. To historia z miasta Potosí w Bolivii. Miasto to słynie choćby z tego, że jest najwyżej położonym, nazwijmy to, prawdziwym miastem na świecie. Takim miastem z rynkiem, miastem z kościołami, miastem z uporządkowanymi ulicami, kamienicami. Takim miastem w naszym europejskim wyobrażeniu, jak miasto wyglądać powinno. Miasto to zresztą w XVII-XVIII wieku było najbogatszym miastem obu Ameryk. Żaden nowy Amsterdam podskoczyć mu nie. Skąd się wzięła to niesamowite bogactwo i sława miasta Potosí? Otóż wzięła się z wnętrza tej niepozornie wyglądającej góry, tej góry, która wygląda jak hałda górnicza, nazywa się Cerro Rico. Ma wysokość dorównującą mniej więcej naszemu Mont Blanc, czyli jest jakieś 4800. A może teraz już mniej, ponieważ pewnie się Cerro Rico obniżyło. Obniżyło się dlatego, że od kilku wieków jest eksploatowane jako źródło złóż metali. Oryginalnie było tam kopane srebro.
Hiszpanie nigdy nie znaleźli Eldorado, ale znaleźli właśnie Cerro Rico, znaleźli nieprawdopodobne pokłady srebra, które przyniosły wielkie bogactwo ich ojczyźnie. Współcześnie srebra w Cerro Rico już nie ma, ale kopie się tam nadal inne metale kolorowe, między innymi cynk i cynę. No i proszę sobie wyobrazić, to jest straganik przed wejściem do kopalni. Cóż można kupić? Można kupić świeczki, można kupić gorzałę i można kupić liście koki wraz z ułatwiającymi ich użycie grudkami popiołu. Ponieważ w alkalicznym pH lepiej się ekstrahuje kokaina z liści koki, to raz, a dwa, po prostu popiół ułatwia macerację tychże liści. No i pan górnik zjeżdżający do pracy w kopalni zabiera ze sobą śniadaniówkę, woreczek z liśćmi koki. Widzę, że wywołuje to u Państwa radość, ale myślę, staram się też opowiadać Państwu z uśmiechem, natomiast wizyta w takiej kopalni, ta kopalnia jest udostępniona dla turystów do zwiedzania, jest naprawdę robiącym ogromne wrażenie, doświadczeniem. Po powrocie z tej kopalni już się lubi swoją europejską pracę, jakakolwiek by ona nie była. Oczywiście panowie górnicy rzadko kiedy dożywają 30-40 roku życia. Warunki pracy w tej kopalni są przerażające. Jeżeli do tego dołączymy codzienną porcję liści koki, jeszcze zapijanych gorzałą, no cóż, poradzić sobie z tym może tylko El Tio, wujaszek, duch opiekuńczy kopalni, któremu składają ofiary górnicy wchodzący na swoją szychtę. Myślę, że przyjrzeliście Państwo dokładnie temu El Tio. A teraz opiaty. Opium, jak Państwo wiedzą, to jedna z najstarszych substancji psychoaktywnych, otrzymywana z niedojrzałych makówek maku lekarskiego Papaver somniferum. Już na początku XIX wieku z opium wyodrębniono czysty alkaloid, który na cześć boga snu Morfeusza nazwano morfiną. Morfina stanowi od kilku do około 20% opium w zależności od jakości tej substancji. Opiaty od dawna są także stosowane w medycynie. Wykorzystuje się tutaj fakt, że mają one dwojakie działanie. Mogą działać zarówno odurzająco, nasennie, wyciszająco, jak i pobudzająco, ekscytująco, euforycznie, aktywizująco. Jego składniki leków wykorzystywane są morfina, która tak naprawdę była ogromnym przełomem w medycynie, pierwszym sensownym, wprowadzonym do masowego użytku środkiem przeciwbólowym. Kodeina, tutaj akurat jej właściwości przeciwkaszlowe zostały wykorzystane w medycynie, oraz papaweryna działająca rozkurczowo. Do opiatów mogą należeć zarówno związki egzogenne, czyli te, które są dostarczane, opiaty to związki egzogenne dostarczane ze środowiska, ale okazuje się, proszę Państwa, że istnieją także opioidy. Opioidy, w odróżnieniu od egzogennych opiatów, są to związki o działaniu podobnym do opiatów, tożsamym z opiatami, które są syntetyzowane w naszych własnych organizmach. My mamy nasze własne opiaty, czyli opioidy, które mają zupełnie inną budowę chemiczną, są peptydami i one także mają działanie przeciwbólowe, mają działanie uśmierzające stres. Mało tego, okazuje się, że w niewielkich ilościach organizm ludzki ma także zdolność do syntezy morfiny. Kanabinoid. Kolejne substancje psychoaktywne pochodzenia roślinnego. Mówiłam już Państwu, że są to najpopularniejsze substancje psychoaktywne roślinne występujące na świecie. Pozyskiwane są, o czym Państwo doskonale wiedzą, z konopi indyjskich, cannabis sativa. Marihuana to odpowiednio uformowane końcówki pędów kwitnących bądź owocujących konopi. Natomiast haszysz jest tak zwaną żywicą kanabis. Głównym składnikiem psychoaktywnym kanabinoidów jest THC, czyli tetrahydrokanabino. Zazwyczaj efekty działania kanabinoidów są dwufazowe. Po fazie euforii, fazie bardzo rozrywkowej, następuje faza halucynacji, która już w odczuciu użytkownika może być bardzo nieprzyjemna. Mówiłam Państwu o opiatach i endogennych opioidach. Otóż okazuje się, że endogenne kanabinoidy jak najbardziej też mamy. Jest to tak zwany anandamid, który jest neuroprzekaźnikiem,
który oddziaływuje z receptorami kanabinoidowymi, czyli działa w sposób analogiczny do tetrahydrokanabinolu. I związek ten stał się troszeczkę modny na fali biegania. Przypisuje mu się, że jest to ten związek, który jest odpowiedzialny za zjawisko runner's high, czyli euforii biegaczy. Więc jeżeli chcą Państwo w sposób legalny uzyskać efekty zbliżone do zioła, to mogą Państwo pójść pobiegać. Aczkolwiek biegać trzeba podobno bardzo, żeby rzeczywiście uzyskać te efekty euforyczne. Nie wiem, ja zawsze czuję ulgę, jak zdejmuję buty do biegania, więc być może to jest właśnie efekt działania anabolizmu. Substancje halucynogenne. Wspólną cechą tej grupy związków jest fakt, że w dawkach nietoksycznych powodują zmiany funkcji poznawczych, zmiany percepcji i zmiany myślenia. Należą do nich zarówno związki naturalne, przykłady psylocyna, psylocybina, meskalina, jak i syntetyczne LSD, które powstało w laboratorium chemika, fencyklidyna, która powstała w laboratorium chemika. Psylocyna i psylocybina. Tak jak Państwu wspominałam, że cywilizacja inkaska, nie wiem, czy byłaby tą samą cywilizacją, gdyby nie krzew koka, tak psylocyna i psylocybina były nieodłącznymi atrybutami obrzędów religijnych u Azteków. Substancje te są otrzymywane z grzybów z rodzaju psylocyby, oczywiście można je także syntetyzować w laboratorium chemicznym. Meskalina wywodzi się z podobnego rejonu świata, też jest to Ameryka Środkowa, Meksyk, była pozyskiwana z kaktusa peyotla, może być też uzyskiwana w sposób syntetyczny. Przypominam Państwu, że meskalina była ulubionym narkotykiem Witkacego, który bardzo lubił sygnować swoje prace nie tylko swoim pseudonimem, ale także informacją o tym, co mu pomagało w stworzeniu dzieła. LSD, lizergit po raz pierwszy został syntetyzowany, już trochę mówię o młodszych substancjach psychoaktywnych, po raz pierwszy został syntetyzowany tuż przed II wojną światową. Legenda głosi, że jego właściwości psychoaktywne zostały odkryte zupełnie przypadkowo. Nie umiem Państwu powiedzieć, czego szukał wynalazca LSD, ale w każdym razie znalazł to, co znalazł. Po polizaniu palucha okazało się, że oj, to działa ciekawie. Co charakterystyczne dla LSD, to to, że substancja ta działa już w bardzo małych dawkach. Już mikrogramowe ilości LSD wystarczają do wywołania efektu. Psychodepresanty. To już chyba Państwu wspominałam, że związki te rozpoczynały karierę w medycynie, jako leki uspokajające, nasenne, przeciwdrawkowe, stosowane w anestezji. Też są stosunkowo młode, bo pochodzą z lat 20. Ubiegłego wieku. Jeżeli są używane w celach rozrywkowych, tak zwanych, to najczęściej są używane w połączeniu z innymi substancjami psychoaktywnymi celem wzmocnienia efektów ich działania. Przy czym dawki przyjmowane przez osoby używające psychodepresantów w celach innych niż medyczne kilkudziesięciokrotnie potrafią nawet przekraczać te dawki, które są przepisywane przez lekarza. Czym są dopalacze, proszę Państwa? Wszystkim. Niestety chcieliby pewnie Państwo, żeby wypisały jako siódmą grupę. Nie, niestety. Dopalacze to wszystko, tak jak powiedziałam. To jest mieszanka najrozmaitszych substancji, w tym klasycznych narkotyków, w tym innych substancji psychoaktywnych, takich jak mefedron czy piperazyny. No i mamy jeszcze powrót do korzeni. Okazuje się, że w dopalaczach bardzo często pojawiają się substancje pochodzenia roślinnego, te, z którymi jako pierwszymi eksperymentowali dawno temu nasi przodkowie. Stwierdzono m.in., że w skład dopalaczy wchodził susz z muchomora czerwonego. Skąd się wzięła popularność dopalaczy? Z bardzo wielu powodów tak się stało. Duże znaczenie miał skuteczny marketing, pewnego rodzaju aura magii, aura elitarności towarzysząca tym substancjom. Wreszcie ułuda bezpieczeństwa produktu, a przede wszystkim myślę, że decydujące znaczenie dla niektórych ma mieć ułuda legalności. Jak dochodzi do uzależnienia? Otóż naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem już bardzo dobrze poznali
tak zwaną anatomię uzależnień, czyli doskonale już wiemy, jakie struktury mózgu są zaangażowane w proces uzależniania się i towarzyszące mu procesy takie jak uwrażliwienie czy tolerancja. Jest to tak zwany układ limbiczny, czyli układ bardzo starych ewolucyjnie struktur podkorowych. Mają Państwo wymienione jego elementy, opuszka węchowa, jądro półleżące, zakręt obręczy, hipokamp, ciało i gałowatki. To, co istotne, to właśnie to, że jest to bardzo stary ewolucyjnie i zaangażowany w bardzo podstawowe funkcje psychiczne człowieka. Bardzo często także, tak jak już tutaj się spieszę, więc skróciłam to, ale często też oprócz pojęcia układu limbicznego pojawia się nieco rozszerzone pojęcie układu nagrody. W którym to układzie nagrody neurotransmiterem jest dopamina i uważa się, że to właśnie ten neurotransmiter, a dokładniej zmiany w jego wydzielaniu, wzrost jego stężenia w synapsach jest podstawowym biochemicznym efektem odpowiedzialnym za uzależnianie się. Na dowód tego mają Państwo choćby taką tabelkę, z której mogą Państwo wyciągnąć własne wnioski. W tabelce tej mają Państwo podsumowane wyniki badań, jak wzrasta poziom dopaminy po zadziałaniu określonego bodźca. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście najsilniejszy wzrost wydzielania dopaminy obserwowano w momencie, gdy podano się na szczurach, na ulubionych gryzoniach wszystkich neurofizjologów, gdy szczurom podano kokainę bądź amfetaminę. Pytanie, które często bardzo dręczy osoby zastanawiające się nad problemem uzależnień, czy uzależnienia są dziedziczne? I tu odpowiedź jest bardzo podobna jak w przypadku szeregu chorób metabolicznych. Nie, uzależnienia nie są dziedziczne. Natomiast dziedziczna jest skłonność do nich. To nie jest tak, że my dziedziczymy chorobę. My dziedziczymy skłonność do choroby. Podobnie jest w przypadku uzależnień. Pewne zmiany, chociażby w, nie wiem, działaniu receptorów dopaminowych spowodowane mutacjami w odpowiednich genach, mogą sprawiać, że dana jednostka jest bardziej podatna na uzależnienie, ale nie jest to wyrok, nie jest to pewnik, że osoba zachoruje. Ponieważ nie oszukujmy się, uzależnienie powinniśmy traktować w kategoriach choroby. Na pewno nie istnieje jeden gen uzależnienia. Z całą pewnością, czy gen skłonności do uzależniania się. Natomiast za skłonność do uzależnień odpowiedzialne są mutacje zlokalizowane w bardzo różnych genach. I oczywiście na koniec też chciałabym przedstawić Państwu coś, co skłoni Państwa do własnej refleksji. Jest to próba stworzenia skali szkodliwości narkotyków. Próba pochodząca już sprzed dekady. W bardzo dobrym czasopiśmie medycznym w Lancecie naukowcy pokusili się o takie oto zestawienie, stworzyli taki wykres, odkładając na jednej z osi szkodliwość fizyczną, na drugiej zdolność do uzależniania się. Jaki z tego wniosek? Proszę, żeby Państwo wysnuli go sami. Warto natomiast znów zwrócić uwagę, że w tym prawym górnym rogu znalazła się heroina, kokaina, czyli te narkotyki obiegowo zwane twardymi, te, o których Państwu mówiłam, że mają bardzo silne działanie uzależniające, powodują bardzo silny wyrzut dopaminy. I z tym slajdem Państwa zostawię. Dziękuję bardzo.